Nie wszędzie na rowerze jeździ się przyjemnie. Rowerzyści wybrali miasta, które starają się ułatwić im poruszanie się. Wręczono też antynagrody dla gmin, które rozwój rowerowej infrastruktury hamują. Statuetkę dla miasta przyjaznego rowerzystom zgarnęły Tychy. Łukasz Kądziołka. Po raz trzeci rozdano nagrody i antynagrody. Wybór Tychów jest nieprzypadkowy, a mieszkańcy to potwierdzają. Miejscami gdzieś jeszcze brakuje, a tak to w porządku wszystko. Miasto może pochwalić się dzisiaj takim medalem. Przez lata inwestycji rowerowych udało się połączyć urywające się nagle drogi. Ta sieć jest dość dobrze już rozbudowana. Widać tę poprawę. Na przestrzeni kilku lat naprawdę przybyło trochę dróg rowerowych, a te, które były, są zmodernizowane, są w o wiele lepszym standardzie i cały czas powstają nowe. Tak jak tu wzdłuż ulicy Harcerskiej urzędnicy zaczęli też zwracać uwagę na detale. Kiedyś na wszystkich przejazdach były krawężniki. Proszę spojrzeć teraz. Udało się to wyeliminować. Tak? Mamy równe przejazdy. Między innymi to sprawia, że mieszkańcy chętniej wybierają rower. Nie mamy na co narzekać, bo w innych miastach nie ma tego. W kategorii Miasto nie dla rowerów zwyciężył Bytom. Rowerową śmieszką roku został Next Bike, zarządzający systemami roweru miejskiego w regionie. Katowiccy radni dostali nagrodę hamulcowych roku za umożliwienie budowy inwestycji Lex Developer w miejscu planowanego połączenia Katowic i Sosnowca. Velostrady są tak naprawdę największą rowerową szansą dla naszego regionu i tak naprawdę zasabotowanie velostrady łączącej dwa największe ośrodki miejskie naszej aglomeracji, no uważamy, że no z wielu złych rzeczy to chyba ta jest najgorsza. Wracając do pozytywów, nagrodę Rower Power w kategorii rowerowa inwestycja 2022 roku wygrał Rybnik za kolejny odcinek bulwarów na Cyny. Nic dziwnego, bo jazda po takiej drodze to dla rowerzystów prawdziwa przyjemność.